skład Bayernu Monachium na dzisiejsze spotkanie. Manuel Neuer w bramce. W defensywie Niklas Süle wystąpi wraz z Dayotem Upamecianą. Serge Gnabry oraz Leroy Sané zagrają na bokach pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Patrzmy, w jakim składzie zaczynają ten mecz goście. Ustawienie wygląda na bardzo popularne. 1-4-4-2. Z pomocą ustawioną nie w linię, a rąb. Tak, na papierze ta formacja jest bardzo wszechstronna. Kluczowymi elementami są tutaj defensywny i ofensywny pomocnik. Jeden rozbija i neutralizuje ataki, a drugi napędza całą grę ofensywną. Ale tak naprawdę obaj biorą udział w rozgrywaniu piłki. Müller, Corentin Tolisso, Lucas Hernandez, twarde wejście, ale skuteczne, sporo przestrzeni, by się urwać skrzydłem, dobre teraz wrzucenie z flanki, za chwilę wznowią z autu. Gnabry, Thomas Müller, wszyscy chyba zastanawiają się, z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Wykazuje ostatnio świetną formę, notuje średnio ponad bramkę na mecz. W trzech ostatnich spotkaniach strzelił 4 gole. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Gnabry. Bawarczycy mogą ruszyć skrzydłem. Mają teraz dużo miejsca. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Dobrze, teraz znalazł partnera. Dośrodkowanie w pole karne. Co za refleks! Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Bayer może spróbować skrzydłem. Dużo tam teraz miejsca. Mamy strzał! Ależ się teraz rzucił bramkarz. Świetna obrona. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Corentin Tolisso. Süle. Pavard. Benjamin Pavard. Niklas Süle. Corentin Tolisso. Kimmich. Piłkę przejęli rywale. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Kamara. Piłka wprost pod nogi przeciwnika.
Czy zdoła trafić? Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. A teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Nie śpieszy się, może czymś zaskoczy. Broni Neuer, choć wielu łącznie ze strzelcem już widziało gola. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Świetnie to blokuje. Ależ zażarcie walczył o tę piłkę. Co za szansa. Nie przechodzi piłka. Znowu to blokuje. Ma czas, by dopieścić tę wrzutkę. No i piłka poza boiskiem na skutek problemów z jej opanowaniem. Lucas Hernandez. Corentin Tolisso. Müller. Pavard. No i tak to jest, proszę Państwa. Kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. Benjamin Pavard. Serge Gnabry. No, szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego voleja. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Zagrożenie nie minęło. Tu nie było żadnego niebezpieczeństwa. Łatwa wrzutka. Pavard. Gnabry. Thomas Müller. Mocne, czyste wejście. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Christensen. Ha, piłka zostaje na placu gry. Może być ciekawie. Ulala, co za refleks! Bramkarz ratuje im skórę! Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Thomas Müller. Uwaga, uderza z dystansu! Ależ teraz piękna interwencja. Piłka pewnie przeniesiona nad poprzeczkę. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Mamy centrę i tłok w polu karnym. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Süle. Kimmich. Robert Lewandowski. Piłka chodzi jak po sznurku, od zawodnika do zawodnika. Mogło być groźnie, ale tu był spalony. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Gnabry. Christensen. Uwaga, ładne prostopadłe dogranie. Dobra, teraz szansa na centrę.
Piłka za boiskiem. Horner. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Wrzuca piłkę przed bramkę. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Utrzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Piłka poza boiskiem. Out. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Lucas Hernandez. Bayer może spróbować skrzydłem. Dużo tam teraz miejsca. Udane teraz zagranie do środka. Gol! Lewandowski nie zawodzi. Otwiera strzelanie w tym meczu. No, coś mi mówi, że ma tu ochotę na więcej. Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima soft, a Lewandowski okazji z takiej odległości nie zwykł marnować i pewnie skierował piłkę do siatki. Prowadzą zatem 1-0. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. Pokazał nam, jak powinno się wykonywać wślizgi. Nieodpowiedzialnie teraz. Bardzo groźna strata piłki. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. No nie do końca ten wślizg mu wyszedł. I sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Mamy naruszenie przepisów i jest żółta kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Sané. Lewandowski. Zabrakło precyzji w tym podaniu Lewandowskiego. Traci piłkę. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Ma czas i miejsce na centrę. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Gol! Tak, tylko nie po tej stronie, co trzeba. Mamy bramkę samobójczą, proszę Państwa. Zobaczmy raz jeszcze, jak to wpadło. Co za pech. No ale cóż, takie wpadki się zdarzają. Mam nadzieję, że szybko o tym zapomni i skupi się na grze. Wyrównali więc stan spotkania 1-1. I ładnie mija teraz rywala. Christensen. Szansa na gola. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. No nie, nie, nie. Mamy gwizdek. To był jednak strzał ze spalonego. Thomas Müller. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Za chwilę wznowią z autu. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Z piłką Robert Lewandowski. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Zobaczmy powtórkę. Piękne, prostopadłe podanie na granicy spalonego. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. A zatem mamy wynik 2-1.
Süle. Marcel Sabitzer. Leroy Sané. Sabitzer. Süle. Lucas Hernandez. Niklas Süle. Müller. Joshua Kimmich. Sabitzer. Müller. Süle. Lucas Hernandez. Kimmich. Jeszcze 3 minuty. Tyle arbiter doliczył. Richards. Sabitzer. Thomas Müller. Znamy taki styl, prawda? Tiki-taka. Niklas Süle. Oto zabrzmiał ostatni gwizdek i wreszcie znamy ostateczny rezultat.